Mamy przed sobą starą, fabryczną, szkolną pomoc do fizyki, wizualizującą siłę elektrodynamiczną. Siła taka działa na przewodnik z prądem w obszarze pola magnetycznego. Jest to jednocześnie ilustracja zasady działania silnika elektrycznego prądu stałego z magnesem stałym. Mamy tu lekką, prostokątną ramkę z drutu w postaci kilkunastu jego zwojów. Oba końce tego drutu zostały wyprowadzone na górę i na dół osi symetrii ramki w celu przyłączenia źródła napięcia. Przed włączeniem napięcia płaszczyzna ramki pokrywa się z kierunkiem linii sił pola magnetycznego, czyli z linią łączącą oba bieguny magnesu podkowiastego. W obu pionowych częściach ramki płynie ten sam prąd co do wartości, ale ma on przeciwne kierunki. Dlatego obie siły elektrodynamiczne działające na te dwie pionowe części ramki będą miały przeciwne zwroty, a wystąpią w poziomie. Siły takie wyrażają się znanym mnemotechnicznym, choć prostym wzorem F równa się Bill, czyli proporcjonalną zależnością od długości poziomych części ramki oraz od wartości prądu i wielkości pola magnetycznego. Każda z obu sił działa na swoją pionową część ramki tak zwanym momentem siły, chcącym spowodować obrót ramki. Moment ten zależy z kolei od długości poziomych części ramki, bo wyraża się proporcjonalną zależnością od tych długości pomnożonej przez wartość siły elektrodynamicznej. Z obu wzorów wynika, że ramka powinna być duża w obu kierunkach. Ponieważ ramka nie znajduje się w łożyskach, więc wykona tylko kilka obrotów. Tyle, na ile może skręcić się drut mocujący na osi ramki. Zastosowana jest tu tak zwana reguła trzech palców lewej dłoni, czyli tak zwana reguła Fleminga. Jest ona na określenie kierunku i zwrotu siły elektrodynamicznej, zależnie od kierunku i zwrotu prądu oraz kierunku i zwrotu pola magnetycznego, charakteryzowanego tak zwaną indukcją magnetyczną B. Zastosowane będzie napięcie z akumulatora samochodowego, nieco za duże, ale akumulator taki będzie raczej konieczny w drugiej części doświadczenia. Poobserwujmy teraz kilka razy zachowanie się ramki. Efekt działania siły elektrodynamicznej można zobaczyć też na innym, jednym z trzech stanowisk tej samej pomocy dydaktycznej. Na szynach aluminiowych leży mosiężna rurka. Pod szynami znajduje się silny magnes neodymowy. Szyny i rurka są przewodnikami prądu elektrycznego, więc po dołączeniu do szyn zasilania utworzony jest obwód, przez który popłynie prąd. Ponieważ w obwodzie tym nie ma praktycznie żadnego oporu, więc zasilaniem jest akumulator samochodowy, który jak wiadomo może dostarczać bardzo duży prąd oraz ma dużą pojemność elektryczną. Zobaczmy teraz, co będzie się działo przy zmianie biegunów. Dziękuję za uwagę.